Jesteśmy spółką rynku marketingu i danych. Świadczymy zasadniczo dwa typy usług. Usługi doradcze, takie, które pomagają dużym korporacjom w realizowaniu swoich strategii marketingowych, i usługi analizowania danych, takie, które pomagają znowu dużym firmom w analizowaniu dużych zbiorów danych, żeby wyciągać z tego wnioski sprzedażowe czy marketingowe. Jako spółka, która stara się konsolidować segment, w którym działa, i inwestować w nowe technologie, zawsze wiedzieliśmy, że będzie nam potrzebny kapitał. Jeszcze w 2008 roku weszliśmy na rynek New Connect. To pomogło nam w pierwszej fazie rozwoju. Dzisiaj mamy świadomość, że przejście na rynek regulowany jest kluczowy dla realizacji dalszych celów. Przede wszystkim bycia wiarygodnym, przejmującym, ale bycia też wiarygodnym partnerem w coraz większych projektach, które realizujemy. GPW, mamy nadzieję, rynek regulowany nam w tym bardzo pomoże. No, zgodnie z zapowiedzią będziemy kontynuować strategię przejęć i w tej chwili przyglądamy się, prowadzimy negocjacje z firmami, które mamy nadzieję, że powiększą nasz biznes w sposób skokowy. Mówimy o spółkach o EBITDzie w granicach co najmniej 2-3 milionów złotych. Natomiast równolegle wierzymy w taką podporę silnego wzrostu organicznego. To wymaga inwestycji choćby w produkty, nie tylko w usługi. I na pewno też będziemy chcieli się na rynku pochwalić postępami w tej dziedzinie. Ostatnio chwaliliśmy się produktem Plastream, platformą do wspierania dystrybucji treści wideo, którą zrealizowaliśmy wewnątrz spółki, i takich produktów będzie coraz więcej. To jest kluczowe dla budowy wartości spółki, żeby nie tylko świadczyć usługi, czyli niepowtarzalne, jednorazowe projekty, ale przede wszystkim mieć produkty, czyli takie silnie nasycone technologią gotowce, które możemy na wyższej marży kolejno sprzedawać kolejnym klientom. Wspomniałem już o Plastream, to jest produkt, który pomaga klientom w dystrybucji treści wideo, w monetyzacji treści wideo i w analityce danych wideo. Bardzo dużo czasu i wysiłku w tej chwili w ten produkt wkładamy. Mamy też panel opinie.pl, jeden z największych w Polsce paneli, które badają preferencje konsumentów. I to są tego typu produkty, z którymi będziemy na rynek coraz częściej wychodzić, więc nie chciałbym dzisiaj zdradzać całej strategii na przyszły rok, a na pewno będziemy dużo o tym opowiadać.